Siemaneczko wszystkim, tu Lislaw. Witam was w kolejnym odcinku serii Najwięksi zabójcy z chicagowskich gangów. Dzisiaj razem z Błażejem z kanału Szarek Elite przedstawimy wam największych zabójców z O-Bloku. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić po pierwsze na kanał Błażeja, a po drugie na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w link w opisie, a tymczasem my przechodzimy sobie już do sedna. Okej, więc tradycyjnie, zanim powiemy sobie o tych zabójcach, to powiemy sobie trochę o samym secie. O-Block jest setem gangu Black Disciples i myślę, że nawet jeżeli nie macie jakiejś dużej wiedzy o chicagowskim drillu i o tamtejszych gangach, no to myślę, że raczej na pewno kojarzycie O-Block, bo do tego właśnie setu należało lub należy wielu raperów takich bardzo mainstreamowych i takich bardzo dobrze kojarzonych, jak na przykład Chief Keef czy King Von. Okej, myślę, że o secie sobie już powiedzieliśmy dostatecznie dużo, przechodzimy sobie już do topki. Na samym szczycie topki znajduje się King Von, który ma 5 buddies. Te buddies to Model setów STL oraz ABT, KIE setów STL oraz ABT, Malcolm setu Willy Willy, Lil Mark setu O51 Young Money oraz Tyreek setu Atlanta Bloods. I warto powiedzieć, że ten ostatni zabity człowiek nie był z Chicago, nie należał do chicagowskiego gangu, a samo zabójstwo zostało dokonane w Atlancie, a nie w Chicago. Drugie miejsce zaraz po Wołnie zajmuje HK, który ma 4 buddies. A te buddies to Popey setu Taekwon World, Kobe Mac setów Taekwon World, STL oraz ABT, FBG Brick setów STL, ABT i tak na marginesie dodam, że to był rodzony brat FBG Daka oraz ostatni buddies Biko setu Taekwon World. Trzecie miejsce zajmuje E-Dog, który ma 3 buddies. Te buddies to Twink setu Jaro City, Fredo setu Jaro City oraz Can't Get Right setu O51 Young Money. Czwarte miejsce zajmuje J Money, który ma od 2 do 3 buddies. Te buddies to Crack setu Jaro City oraz Rigi setu SKD. J Money ma też trzecie buddies, które nie jest do końca potwierdzone, jest niepewne i te buddies jest dość słynne, bo chodzi tutaj o Lee Jojo setu Brick Squad. Ostatnie miejsce zajmuje Move Up, który ma od 1 do 3 buddies. To jedno potwierdzone buddies to Can't Get Right setu O51 Young Money, a te dwa niepotwierdzone to FBG Brick, ten właśnie brat Daka setów STL ABT oraz Kobe Mac setów Taekwon World, STL oraz ABT. Okej, to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam spodobał, to nie zapomnijcie dodać łapki w górę, suba oraz wejść na mojego Instagrama i na mój muzyczny kanał, do których linki macie w opisie, oraz na grupę Trapstars Polska oraz na kanał Błażeja. Linki też macie w opisie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!